Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne odsłony partii z Pucharu Świata, który właśnie trwa. Do gry przystąpił Magnus Carlsen również i zagrał bardzo ciekawą partię, ale zagrał też fantastyczny ruch, miły dla oka. Krąży to wszystko po internecie oraz przedstawię później drugą partię genialną, rozegraną przez młodego Hindusa, arcymistrza Pragnanandę. Zapraszam serdecznie, bez zbędnego przedłużania. Magnus tutaj rozpoczął w tej partii ruchem C4, C5 odpowiedział jego przeciwnik, skoczek F3, skoczek, przepraszam, G6, D4, goniec G7 i posunięcie D5. Oczywiście te moje analizy troszeczkę będą szybsze, bardziej powierzchowne, tak żeby zobrazować najważniejsze momenty. Nie będziemy się tutaj zagłębiać bardzo, bardzo mocno w tym momencie. Bardziej chciałbym to przedstawić. Takie analizy też będą na kanale, moi drodzy, nie tylko takie bardzo mocno głębokie i rozpracowane. D6, E4. Magnus właśnie przyjął taką taktykę, że sobie ustawi centrum. Jak najbardziej to jest normalna rzecz. E6, podrywanie centrum. H3, bardzo ciekawy ruch. Przy okazji pozbywamy się tutaj gońca na G4, jest to ruch jak najbardziej wskazany, często w tym momencie się go zagrywa. Skoczek na E7, skoczek C3, H6 ze strony czarnych, żeby nie było tam zagrania gońcem. Bicie na E6 nastąpiło, Magnus właśnie w ten sposób postanowił rozegrać tę partię i zagrać gońcem na F4. Zwróćcie proszę uwagę, że białe atakują pionka na D6 i tak naprawdę nie ma go jak sensownie bronić. Nie chce się zagrywać takiego posunięcia jak skoczek C8, które jest kompletnie bez sensu, dlatego że to już w debiucie musimy się bronić. To znaczy, że debiut jest rozgrywany coś jakoś tak nie w porządku, nie jest dobrze rozgrywany generalnie, więc nie ma takiego ruchu skoczek C7. Czarne bardzo dobrze reagują, skoczek na C6. Ja często powtarzam, że taki pionek w takich schematach indyjskich, królewsko-indyjskich, Benoni czy gambitu wołżańskiego jest nieistotny, oddajemy go. Co robi Magnus? Magnus bierze tego pionka. Powiem wam szczerze, jakbym miał kogoś uczyć tutaj i polecać mu grać tę pozycję białymi, to nie chciałbym, żeby tego pionka brał. Tak, były mistrz świata to zrobił. Hetman zagrał na A7, hetman wrócił na D2 i okej, białe mają pionka więcej, wszystko w porządku, ale zwróćcie uwagę, proszę, za chwilę jak te figury się czarnych rozegrają. Czarne mogłyby na przykład spróbować grać przez F5, ale skoczek zagrał na B4 i szuka swojej szansy tutaj ta figurka. Posunięcie A3, no wiadomo, że nie można zbić, ale zagrać trzeba. Posunięcie G5, goniec wrócił na H2 i wieża D8. Czarne mają tutaj bardzo, bardzo dobrą grę, moi drodzy. Hetman zagrywa na C1. No i w tym momencie czarne zagrały skoczkiem na D3. To jest ruch, który bardzo się narzuca i oczywiście to posunięcie troszeczkę jakby wypuszcza szansę czarnych. To znaczy ruch jak ruch, ale odejście skoczkiem na C6 to są bardzo ważne ruchy, by spowodowało, że białe tutaj mogłyby mieć spore problemy. Ten skoczek dobre miejsce znajduje na D4 i naprawdę tutaj czarne figury się świetnie rozgrywają. Jeszcze skoczek G6. Osoby, które grają te schematy czarnymi, na pewno czują te pozycje i wiedzą mniej więcej, o co chodzi. Przykładowo, po takim ruchu i goniec E2 można byłoby też zbić gońcem na C3. Rzadko kiedy takiego gońca się na C3 za skoczka oddaje, ale w tym założeniu i po takich wymianach, nawet bez hetmanów, po skoczek G6, czarne mają według mnie wielkie szanse na sukces w tej pozycji, mimo straty pionka, ale pionki białych tutaj są katastrofalnie ustawione, są po prostu słabe z punktu strategicznego. Czarne mogłyby po prostu pograć lepiej. Jest skoczek D3, bicie. W tym momencie nastąpiła roszada i goniec na C4. Oczywiście ta pozycja czarnymi nadal jest, myślę, że przyjemna. Pionek odzyskany. Skoczek zagrywa jednak na D5 i tutaj Magnus w ten sposób chce oddać pionka, żeby uzyskać pewną grę na inicjatywę. Oczywiście pionek wybił, wieża zbiła i wieża E1. I tutaj głównie chodzi o to związanie, dzięki czemu białe łapią troszeczkę czasu i oddechu. Hetman wraca na D8, bo chce czarny zrobić roszadę, ale hetman C4. No i teraz roszada jest niewykonalna z uwagi na wieżę E7, straty materialne, bo jak hetman odbija, to ginie wieża. W tym momencie nastąpił ruch król F8, skoczek na E5. No i widzicie, że tutaj chessbase mówi, przepraszam, chess.com mówi, że to jest błąd. No cóż, Magnus liczy na wymianę, na to nastąpiło skoczek C6 i uwaga, bardzo piękny ruch, wieża AD1.
Sprytna pułapka, nie można zbić wieży, bo jest ładny mat na f7 dla oka, piękny mat. Oczywiście to nie następuje, skoczek d4 znajduje piękną placówkę. No i w tym momencie król h1, żeby nie było jakichś tam szachów z odsłony. Nastąpiło teraz b5, hetman wrócił na d3. H5 ze strony czarnych, skoczek na C6. Tutaj oczywiście bazujemy na tym, że nie można zbić skoczka, czyli bazujemy na związaniach. Skoczek na, przepraszam, hetman na B7 i skoczek E7. No, bardzo nietypowo gra tutaj Magnus. On ma swoje tutaj już plany. Zobaczcie, skoczek F5. Znowu bazujemy na związaniu. I żeby, jeżeli czarne by zagrały gońcem na F6, to wszystko by się ładnie mogło układać dalej, chociaż goniec E5, na pewno by Magnus takie posunięcie znalazł i próbował wywierać presję. No, pozycja jest normalna do gry, można by tu jeszcze grać, ale czarne popełniają błąd grając hetmanem na G6 i tutaj następuje przepiękna rzecz, którą zagrywa, no chciałoby się powiedzieć, mistrz świata, już jestem do tego przyzwyczajony, ale no wiadomo, że Magnus jest najlepszy na świecie, mimo wszystko, że nie ma tytułu, no najwyższy ranking, wiadomo, wszyscy to wiedzą. Goniec na C7, moi drodzy, piękny ruch i wieża D7, ruch katastrofalny. I teraz, jak ktoś nie widział jeszcze partii, to można spróbować pomyśleć i zagrać jak Magnus Carlsen, coś nieprawdopodobnego. Magnus zagrywa wieża E8, po czym czarne się poddały. Dlaczego? No właśnie. Otóż, jeżeli będzie bicie, znaczy bicie musi nastąpić, no to hetman E4. No i tutaj po hetman E6 albo robimy widełki, zdobywamy hetmana, ale łatwiej chyba dać mata w następnym ruchu. Dokładnie w ten sposób. Jeżeli skoczek by się zasłonił, to następuje jeszcze piękniejszy mat, również hetman A8, a po zasłonięciu się skoczkiem hetman D8 i tutaj następuje przepiękny mat, w którym biorą udział wszystkie ostatnie już figury na szachownicy. Tak mogłoby się skończyć, ale po tym posunięciu przeciwnik Magnusa postanowił się poddać. Przepiękny ruch, w ogóle niesamowity, nic nie zapowiadało, że ta partia się tak niespodziewanie może skończyć. Moi drodzy, przejdę do kolejnej partii, którą rozgrywał tutaj Maxime Lagarde z Pragnanandom Ramesh Babu. Fantastyczny hinduski zawodnik, który na żywo już ma 2700 i partia toczyła się następująco: E4, E5, skoczek, skoczek, goniec B5, skoczek na E7 i skoczek na C3, posunięcie skoczek G6. Bardzo ciekawy plan, polecam się z tym zaznajomić. Nawet zrobiliśmy tutaj z Pawłem Kukułą mini kurs na ten temat. Zaczynamy dalej analizę i tutaj po D4 skoczek zbił na D4. Bicie na D4, bicie, hetman zbija. No i C6 na spokojnie. Oczywiście tutaj czarne grają C6, żeby odpędzić końca i zagrać hetman B6, czyli spróbować wymienić hetmany i grać końcówkę. Po prostu kto ma lepszą siłę gry, ten powinien sobie lepiej radzić. Oczywiście hetman D3 nie została uskuteczniona wymiana. Goniec na E7, F4. No i czarne zaczynają, przepraszam, białe zaczynają się rzucać. Zupełnie niepotrzebne. Tutaj bardzo ładnym zagraniem byłoby D5, ale najpierw nastąpiła roszada H4. No i widzimy, że Francuz próbuje swoich sił bardzo mocno, wymyśla sobie tutaj kombinację, ale jest kontratak D5. No i okazuje się, że jak będzie bicie na D5, no to wystarczy zagrać goniec F6. Chodzi tutaj głównie o to, żeby figury czarnych się rozgrywały. To jest najważniejsze w takich układach, kiedy poświęcamy pionki w debiucie, w grze środkowej, jeszcze kiedy król przeciwnika, czyli biały król, nie ma zrobionej roszady i to jest najważniejsze, żeby łapać inicjatywę. Nie jest to proste do nauczenia się, ale trzeba próbować na właśnie podstawie takich partii. Warto to robić. Tutaj oczywiście się opieramy troszeczkę na intuicji, ale następnymi posunięciami to mogłoby być wieża E8, goniec na G4, jest możliwość zbicia też na H4. Trzeba to sobie wszystko oczywiście kalkulować. Hetman też fajnie patrzy wobec przeciwnika. Oceniać jest łatwo, grać jest oczywiście trochę trudniej, ale plany myślę, że są w miarę jasne. H5 nastąpiło i w tym momencie nastąpiło bicie, czyli otwarcie kolejnej linii. Hetman zagrał na G3 i nie chciał tego właśnie biały zrobić, żeby ten pionek chronił nieco króla. Logiczne podejście, ale skoczek zagrał na H4. Kto z nas taki ruch by zagrał? Nie wiem. Trzeba było to mocno przeanalizować, ale odejście skoczkiem w sumie na H8 nie dawałoby nic. Trzeba było to już widzieć przed zagraniem właśnie na pewno D5. Wieża zbiła i hetman G1, moi drodzy, goniec się zasłonił. I teraz czarne grają
Majstersztyk, moi drodzy, no bo jest figura mniej. Nie widać bardzo konkretnego ataku. Oczywiście można spróbować zbić wieżę, ale tylko tyle i tutaj się by nic nie działo. Tu białe miałyby wszystko pod kontrolą. Ale następuje ruch piorunujący, paraliżujący kompletnie białe. Posunięcie E3. Za bardzo nie wiadomo, co grać. Jeżeli będzie bicie, no to jest na H4 i zdobywamy po prostu materiał po takim ruchu. Jakość więcej byłaby faktem. Oczywiście tutaj bicie hetmanem nie wchodzi w grę, bo goniec. Skoczek zagrał na D1, czyli figura się cofnęła. Wieża E8 z ukrycia, ta wieża już wchodzi i czeka tylko na to, żeby ta figura tutaj zbiła. Oczywiście po takim ruchu goniec F5 byłby świetnym ruchem. Nie można zbić, bo goniec H4, tutaj taktyka jest na każdym kroku, a goniec F5 jest po to, żeby celować w pionka, wprowadzić wieżę i mieć kontrolę tutaj i mocno napierać na króla. Bardzo odważne szachy Hindusa. Moi drodzy, król zagrał na E2. No właśnie, król na E2 wygląda dziwnie. Oczywiście tutaj też goniec się wyprowadził na E6 z prostym planem. Goniec C4, na co nastąpiło B3. Niby bronimy się od groźby, ale ruch wydaje się słaby według silnika. Bardzo trudno doradzić, co grać. Może ruch F5 byłby lepszy, żeby wieża jednak broniła pola C4. Ciężko stwierdzić, ciężko po ludzku też takie posunięcie zagrać. Jeżeli nastąpiłby ruch skoczek E3, to wtedy jest strzał, strzał i goniec C4. Bazując na związaniu zdobywamy kolejny materiał, więc białe tutaj mają ogromne problemy. B3 nie dziwi ze strony właśnie tutaj Francuza. Wieża AD8, każda figura już weszła do gry. Skoczek teraz zbił na E3, spokojnie goniec F6, otwieramy linię atakując przy okazji wieżę. Wieża B1, goniec F5. Gońce przebyły sobie spokojną drogę, otwierając wieżę. Wygląda to kapitalnie. Hetman F2, no Francuz nie wytrzymuje tutaj już napięcia i nastąpiło teraz bicie. Uwaga! Co się dzieje? Można zbić hetmana? No nie można, bo jest piękny mat w jednym ruchu. Niebywałe, jak to zostało fajnie przeliczone przez Hindusa. Niesamowita gra, niesamowita partia, która się jeszcze nie skończyła. Nastąpiło bicie więc na H4 i teraz goniec po prostu wziął pionka. Oczywiście to jest naturalne, chcemy wziąć pionka, żeby zagrać gońcem na D3. Na co białe biją na D8? To jest zrozumiała decyzja. Bicie, bicie. No i hetman wraca. Oczywiście przyglądając się tej pozycji, można stwierdzić, że białe się wykaraskały z opresji. Ale koordynacja lekkich figur jeszcze nie jest skoordynowana, że tak się wyrażę. Nie, no jeszcze nie można tutaj mówić o sukcesie białych. Wręcz przeciwnie, czarne są po prostu lepsze, ale trzeba odpowiednio to grać. Koń E3 wydaje się dobrym ruchem. Wieża E8 jest związanie. Król F3. No, hetman zagrywa na D1, przepraszam, na D4 z opcją tutaj i wziąć, żeby wieżę. Król wrócił, hetman wrócił. Cały czas na pionka. Król F3. No i hetman postanowił wziąć na H4. Wiadomo, że czarne nie chcą tutaj powtarzać ruchów, nie chcą remisu. G4, hetman szach. Król G3, wieża E6. Bardzo ładny ruch. Ta wieża będzie miała swoją piękną rolę do odegrania. Na G6 planuje sobie wieża za chwilę zagrać. Zobaczcie, co się stanie. Goniec D2. Białe muszą próbować rozwinąć figury, ale jest H5. Dobieramy się do króla. Prosta rzecz. Bicie, bicie. Wieża E1. Czarne próbują łapać koordynację, ale jest szach. Król F2, hetman H4. Król F3. To nie jest takie proste, żeby to jeszcze wygrywać na pierwszy rzut oka, ale jednak po król E4, wieża D6. Białe. No białe się mylą, moi drodzy. Wieża E2. Jak zagrać czarnymi, żeby wygrać tę pozycję? Można zatrzymać sobie oczywiście materiał, posunięcie F5. Koniec partii, moi drodzy. Koniec partii. Jeżeli jest bicie, to jest mat w dwóch posunięciach. Jeżeli bicia by nie było, no to po tym ruchu też jest mat w następnym ruchu. Bardzo ładnie to Hindus rozegrał. Piękna partia, bardzo widowiskowa. W Pucharze Świata myślę, że jeszcze będzie wiele takich perełek. My trzymamy kciuki za Jana Krzysztofa Dudę, za Radosława Wojtaszka, za Klaudię Kulon w tym momencie nagrywania tego filmu, gdzie jeszcze tutaj polscy szachiści grają i walczą, a i za Mateusza Barta oczywiście trzymamy kciuki, żeby wejść do kolejnej rundy. Dziękuję za uwagę, widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam, cześć.